Wystawię 200. I co, mam 100 dalej. Główna! 100 FPS-ów jak słucha, bo odinstaluj Minecrafta i kup nowy komputer. Cześć. Kiedy trzeba będzie odcinek w 3D nagrać. No, ej, i takie okulary założymy, yo. Cześć, tu Masterczułek. I tutaj jest KKF. Witamy was w Minecraft Interaktywnie, numer zdaje się 6, jeśli dobrze pamiętam. 6, no, no chyba 6. Chyba tak. Teraz ty, Master SKKF-ie, tłumacz się, bo to twoja wina. Moja wina. Czemu nie było tyle czasu odcinku? Moja wina to była. No twoja wina. Chyba twoja. No tłumacz się. No. Niech widzowie wiedzą. O Boże. Już ja muszę się tłumaczyć? Nie, chodzi o to, że Masterczułek kupował nowy komputer i do czasu, kiedy go nie miał, nie byliśmy za bardzo w stanie nagrywać Minecrafta. O, bo w sumie ciężko się nagrywa Minecrafta bez komputera. No tak, ciężko jest coś nagrać bez komputera. Jakbyście spróbowali, to może byście się dowiedzieli dlaczego, ale nie będę wam zdradzał, bo to fajna zabawa. Także Masterczułek ma nowy komputer już i ma już więcej niż 10 FPS-ów. Yeah. Także w tym momencie jest w stanie cokolwiek nagrywać lepszego niż gry przeglądarkowe. Znaczy nie lepszego, ale bardziej wymagającego. I tak, dwa najlepsze komentarze, które nam wpadły w oko, które zastosujemy się do nich, to było, żebyśmy zbudowali bałwana, który będzie nazywał się Andrzej i żeby tym razem nie spadł tam na dół, pytanie poza granicę brzmi, świata. Mamy śnieg? Nie wiem. Nie mamy śniegu. A drugi to był, żebyśmy oświetlili ten dach tutaj, diamentowy bo respią się tam potworki. No okay. Tak, no w jednej skrzyni były diamenty. Okej, okay, ja mam pomysł. Dobra, to wpierw robimy bałwana, a potem robimy nowego Andrzeja. To ja dźwięki gry muszę włączyć, bo nie mam. Ja też nie. Dobra. Ja oświetlę dach. Dawa muzykę, a dźwięk... A, nie, 100%! Bo tutaj się potworki respią w nocy. Okej, okay, starczy wam. Starczy wam czy nie? Mów. Ty. Teraz. Ej, ty w ogóle grałeś już na 1.4? Grałem. I jak wrażenia? Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie osiągnąłem. Nie, fajne są nowe rzeczy do budowania, fajne... Co jest nowego do budowania? Na przykład takie fajne kamienne płotki. Yeah. Od kiedy się płotki robi z kamienia? No, kamienne płotki. Płotki? Płotki. Pojazdy przeciwlotnicze. Robimy Andrzeja, tak. Gdzie jest A masz śnieg? Owszem. No to come on, tutaj będzie Andrzej? Tak. Tutaj tylko, nie, czekaj. Bo tam były takie, na przykład po generatorze dało się wyjść i w ten sposób wypadł nasz golem. Tak. Tutaj są schodki, nie wiem czy one po schodkach umieją chodzić. Nie, ale... tu jest drabinka, nie schodka, ale zrób, patrz. Masz kobla, ja idę po kobla. No mam. No to daj tu, patrz, tutaj po całej linii, jolo. Tu? Tak, i jeszcze tutaj, gdzie stoję i tu? Podobnie, dawaj, traf. Dobrze. 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 I tu zamiast spodni. Jep. Dobrze. Okej, okay, i teraz wciąż może wyjść, więc daję jeszcze jedno wyżej. Gdzie może wyjść? No tędy może wyjść. Widzisz, patrz jak on... Nie, czekaj. Tu? Patrz, będzie tędy. Dobra, tędy. Czekaj, wiesz co? Łap kobla i buduj pan. A magister inżyniera. Yeah, misz modyfikacji. A. Dobra. Wystarczyły kropki ściany, ja się przejdę zobaczyć, czy... Nie da się jeszcze nigdzie wypaść. Okej, okay, teraz sprawdzę, czy moje... Chyba... O, może zrobić tak, okay. tak i tak spadnie, więc trzeba tu jeszcze. Teraz sprawdźmy, czy może tędy wskoczy, nie ten nie wskoczy, ten nie wskoczy, tędy też nie wskoczy. Tędy też nie wskoczy, tędy też. A jakby zrobił tak, to tędy może wskoczyć na sprincie. Nie, golemy nie sprintują, to chyba nie przeskoczy. A na wszelki wypadek... Będzie git majonez. Na wszelki wypadek zrobimy tak, o. Jest! Dobra, tutaj trochę oświetlimy. Ja. Ciach. Dobra, to chodź robimy Andrzeja.
Nie wiem, czemu ta osoba chciała, żeby nazwać go Andrzej. Podejrzana. Mam tutaj jakiś bardzo zły podstęp. Tak się nie robi bawana. Robi. Nie. Zostaną te dwa lewitujące, zobaczysz. Aha, zapomniałem, bo mnie się z golemem. No dawaj, śmiało. A dobrze. Wygląda to fajnie. To sobie może, go, może będzie sobie, miał łapki. To są jego bitches takie, takie yeah, moje ladies. Hej, patrz sobie, widzisz i teraz... Yeah. On jest... Dobra, ale zamykamy go tu? No, nie. Można by zrobić jaką bramę z drewna, nie? Czekaj, bo jeszcze może zrobić taką, patrz. Tędy może wylecieć. Idę po kabla. Mo, kabla. Którędy okay. Niby? No, patrz ziomek. No, patrzę ziomuś. Co jest ziomuś? Idziesz tędy, hop i hop. Aha. Tylko czy one są aż tak skoczne, to ja nie wiem. No, to nie jest jakiś wielki wycinek. Mamy jakieś... O, drewno. Jak miło. Wiesz co, ja zrobię ten, zrobię płotki, a także zrobię furtki. Czy to dobry pomysł? Tak. Chyba nie. Myślę, że tego nam właśnie brakowało. O, oświetliłeś dach już, spoko. Dokładnie, zrobiłem to jak nie patrzyłeś, bo jestem ninją. Płyta, piston, zepsuta płyta, śnieżka. Śnieżka. Ała, nie, to się na odwrót robił. A gdzie jest moja czapka? Aha, spadłam. Miałeś czapkę? No. Daj, robimy halloweenowy odcinek i zakładamy dynię na głowy. Dobra. Nie ma więcej dyni. Jest jedna? No. To zróbmy tą uprawę w ogóle. No to mamy. Na dole. Zobaczcie, czy jest tam. Ja muszę na F5 grać, bo nic nie widzę. Cześć, halloweenowy odcinek. Cześć, ja jestem przebrany za siebie, lol. W ogóle budzę się ostatnio rano, patrzę do lustra, mam na twarzy Scarification Modification. Słyszysz? Co? Scarification Modification? No, budzę się rano, patrzę do lustra, tam Scarification Modification. Czemu? No bo halloweenowe party SKKF znalazł sztuczną krew. Ej, chodźcie, zrobimy coś fajnego, no i tak wyszło. Ja będę miał najlepsze jest to, że to drugi dzień minął i to się jeszcze nie zmyło. Aha, ja... Jakbym robił filmy z kamerką, to by było śmiesznie. Ja robię, ja w środę idę na Halloween, bo wtedy jest Halloween, 31, ale nie. Wiesz? Spadłem cię chyba tak. Dobra, zrobiłem tutaj przepiękną furtkę, dzięki czemu nasz bałwan będzie trochę bardziej okiełznany niż do tej pory. Powiem ci, że w życiu się nie czułem bezpieczniej, a fakt posiadania bałwana napawa mnie naprawdę dużym optymizmem. Oj tam. I wiesz co, tak doszedłem sobie do pewnych wniosków. Co ty tam robisz? Otóż mieszkamy na tej latającej planecie, a jeszcze tak naprawdę nie mamy żadnego domu. O, to... Czy nie przydałoby się nam miejsce, gdzie po męczącym dniu będziemy mogli w wygodnym łóżku wyciągnąć nogi, zażyć ciepłej kąpieli, Przed telewizorem. Jak prawdziwy Polak. Przed telewizorem. Zjeść ciepłego kurczaka, może kaczkę z jabłkami. Telewizorem. Dobra, ja już nie noszę dyni, bo nic nie widzę. Aha, zdjąłeś dynię. Nie. Ej, ty masz łapki. Mam. O ja. Ja też mam tylko żółte, a ja mam buty? Nie mam, ja nigdy nie mam butów. Dobra, to co ty ja na to, trampik, żeby patrz, zacząć patrz, robić domek, patrz. Zobacz na moją firmę, trampek. O stary. No. Ale wiesz, że mógłbyś mieć na bazarze takie same, tylko za dwie dychy lamusie. A idź. Ej, patrz, tutaj są dwa piecyki. Można by te piecyki przenieść tam do skrzynek, a zamiast nich zbudować tutaj jakiś apartament. Ja jestem głodny, więc podtrzymaj. Ej, słyszysz, kot? Skąd on się tu wziął? Zcitowałeś na pewnie na creative, zespawnowałeś ocelotą. Lol, master czubek tak. Mi miałczy. Ej, ty powinieneś mieć master kota, master czubka. Dobra, słuchaj, bierzemy jakieś drewno. Mam przecież. Aha, to przepraszam. No bierzemy jakieś drewno, co tu jeszcze mam? Nie! Cześć. Możemy zrobić też cegiełki. Nie! Nie wyłazisz. Ej, spokój co ty? Wow. Co tu robisz, yo? Hello. Weźmiemy okay. Cegiełki. Weźmiesz cegiełki. A, budujemy dom? Zbudujemy tak, dom na koblu. Tylko trzeba zrobić platformę na koblu. No, przecież ci mówiłem, gdzie budujemy. Chodź tu. Gdzie? Gdzie? Tu. Tutaj będzie dom. Patrz, tutaj nic nie ma w tym miejscu.
Tutaj jest duża taki, przestrzeń. Chcesz taki mały dom, tak? No nie, no zniszczymy te ściany i coś zrobimy. To zniszczmy ściany. Dobra, kopioł. Bałwan jest zamknięty jak coś. Bałwan Andrzej. Wciąż uważam, że ten Andrzej to jakiś podstęp, ale nie będę mówił co mam na myśli, ponieważ potem będą złe rzeczy się działy. Piękna muzyka. Cały czas dobra, tutaj sobie pokop, a ja muszę się zająć kotem. Pedofil! Zoofil! Mieszkamy na koblu, bo mamy dużo drewna. Może zrobimy drewnianą podłogę. Zrobimy drewnianą podłogę, ale na jeden stopniu wyżej. To mały stopień dla czułka, ale wielki stopień dla czubka. Okay, dzięki. Dobra, to ja robię podłogę. I zrobię workbencha, ponieważ nie mamy żadnego w promieniu wystarczająco bliskim, żeby było wygodniej tam. O! Ej, nie patrz przez chwilę, proszę. Nie patrzysz? Także tak jak mówiłem, nigdzie w pobliżu nie ma workbencha, więc właśnie zrobiłem jeden. Mam... Mam nadzieję, że ci się podoba. O, nie. Czy wygodniej? Nieźle. Okej, jak trzeba być platforma, chlopie? No nie wiem, taka, żeby się zmieścił dom, no. Zbudujemy nasz dom na koblu. Przezamiałczeć. Dobra, no, i dobra. Zrobię schodki. Sorry. To nie to okienko, wiesz, rozumiesz. Ej, on mnie zaczyna pacać łapką. Miau, co chcesz? Miał co, jakbyś go tam... Nieprawda. Nic takiego nie zaszło. Dobra, wiesz co? Dobra, nie jest. Jest stary, jakby był apokalipsa zombie dosięga kotów i psów i w ogóle zwierząt? Zależy. Od czego? Zależy od ustroju politycznego. W danym kraju? Jeżeli dokładnie. My mamy demokrację, to co by tu było? Nie wiem, musimy się w tym momencie odnieść do Zimbabwe. Wiesz, jak duża tam jest w tym momencie inflacja? Robią tam banknoty, które mają na przykład nominą kilku milionów, czy nawet kilkudziesięciu. To był w Polsce kiedyś 5 milionów i to się pisało tak. No dobra, ale to nie polegało na tym, że jest inflacja chyba. Też nie wiem. Ale w każdym razie, wracając do Zimbabwe, niektórzy ludzie jak muszą za coś zapłacić, to muszą tą kasę wieźć taczkami na przykład. Bo jest tak dużo banknotów, że no nie zmieścisz ich w kieszeni, ani w plecaku, w niczym takim. To ciekawostka przyrodnicza. Ale to urbanizm tam jest. Tak, dokładnie, świetnie to ująłeś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, z drugiej strony muszę zrobić to samo. Wciąż mnie zaskakujesz. Jak coś, to mam jeszcze te cegiełki kamienne. Także możemy je wykorzystać do zrobienia wejścia. Ojej! No przestań leczyć kota. No ja mu nic nie robię. No. Bo siedzi za mną i chce, żebym na niego uwagę zwracał. Nie bij mnie! Zostaw! Albo chce, żebym go głaskał, albo żebym go wypuścił z pokoju. Albo chce nagrać Minecrafta, nie wiem. Chyba nie. Hey Creeper, yo. Nie słyszę. Sup bro, sup bro? Yo, Creeper, yo. Everybody, yo. Creeper on the house. Creeper on the house, creep. Dobra, zrobiłem piękne wejście. Ej, czekaj, jestem gówny, to muszę zrobić takim jak jeden. Co musisz zrobić? Niczym Felix! O Boże. Okej, jestem gotów. Ej, drzwi! A może byśmy zrobili to inaczej? A gdzie są moje items? No leżały tam. Okej, są. Są, były niewidzialne, ha. Łe. Okej, to będzie już taki kraniec platformy. Ostatnio widziałem fajny film. Chciałam pingwina, który do mnie dzwoni na okienku cały czas. Tak. Bo mi się zajebło, nagrywałem cały czas pingwina, jak do mnie dzwoni. Ej, to by było słabe, ja raz tak zrobiłem. To nie był najlepszy dzień mojego życia. Nagrałem gdzieś jak 40 minut Skype'a. Czekaj, sprawdzę, czy to się nagrywa. Okej. Spróbujemy nasz dom na piasku. I co? Wow, ale co wymyśliłem. Niesamowity design, jestem z siebie dumny. Brawo. Nagrywasz. Super. Nagrywasz.
Na szczęście w tej wersji jeszcze klocki drewna się nie obracają, co mnie cieszy, bo zbudowanie czegoś z drewna to jest masakra na nowych A wersjach. jesteś bardzo małostkowy, chyba nie zdajesz sobie z tego sprawy, jak wielkie możliwości wprowadził Notch i Jeb, wprowadzając takie zmiany do Minecrafta. Przepięknie to wymyśliłem. Jestem pod wrażeniem swojej inwencji twórczej. W życiu nie byłem bardziej pomysłowy. Kogo nie biłeś? Kogo nie biłeś w życiu? Dobra, nie starczy nam ogólnie tego drewna na to wszystko. To zbieraj. Przecież są w skrzyniach parę stacków. No dobra, no wykorzystam to, co mamy, ale to i tak nie starczy. Trzymaj. Musisz zdać sobie z tego sprawę. Ojoj. Hej, widzę ma... A, nic. Uwaga, wychodzę. Narka. Mam nadzieję, że drzwi zamknąłeś. Zamknąłem. Świetnie. Wiesz, że w sobotę w XIX wieku nie można było walczyć? Od soboty wieczoru do poniedziałku do południa. To w porządku. To jest informacja, która mnie ucieszyła. Chyba nie. Chyba tak. Hej, mam jeszcze stack. Mam prawie stack. Ale czego stack? No, drewno dla ciebie. No ja też mam stack, ale to i tak nie starczy. Honey, I'm home! No, nie mam rodziny, zapomniałem. Okej. Tylko wiesz, mamy taką tutaj trochę wiesz, to bieda, dziurę no. Między pomieszczeniami. Ja, to nie ma absolutnie. Uuu, achievement dostałem. Ode mnie. Ja. Zbudujemy nasz dom na piasku. Czy to jest ta straszna piosenka, którą ktoś mi podesłał? Wiesz co, chcę, żeby mu drzwi otworzyć, to czekaj, ja mu otworzę. Cześć, czubek! Miau! Ej, to nie był czubek. Dobra, teraz go obgadujemy, póki wyszedł, więc... Bo Karol mi nie wrócił z tej prezentu, był taki ubity, że... Okej, co to? I oto jestem. Super. Wcale się nie obgadywaliśmy z widzami. Słuchajcie. Ja mam pytanie do osób, które były na PGA i które oglądają ten materiał. Ilu z was widziało mnie i Masterczyłka na PGA, bo jestem ciekawy, bo się trochę ukrywaliśmy, ale widziałem, że tam kilku nieśmiałych panów do nas podchodziło, ale nikt się nie zdecydował na kontakt bezpośredni, także... A to było dziwne, taka masa ludzi, która się tak kitrała koło nas. Piszcie, czy ktoś nas widział, to jest Tak się gapią, ale nie wiadomo, czy podejść, czy nie, bo to SKKF i jakiś ziomek. Trochę... Właśnie, nikt nie widział jeszcze Masterczułka. Jak widzieliście mnie, to ten ktoś, kto to był obok mnie, to był Masterczułek. Ej. Dobra, na podłogę jeszcze powinno starczyć, ale na ściany to już, wiesz, kiepało. Po co na ściany? Mamy drzwi. Aha, no to przepraszam i mam nadzieję, że... Tak. Okej, idę walczyć z pająkiem. A więc słuchaj, pająku. Ty i ja. O! Wiesz, jak to boli, jak ktoś gwizdze? Słuchaj tego. No i nie boli. A mnie boli. No bo jesteś uczulony na muzykę. Może w następnym odcinku nauczymy się mowy ptaków i będziemy się porozumiewać gwizdami. Ej, mam taki kod, okej? Okay? Patrz, jeżeli będziemy gdzieś... O! Zapomniałem tu zrobić podłogi. A nie, tu nie ma być podłogi. Tu ma być ściana. Czemu w ogóle ten dom ma być taki duży? No bo to jest dom. No dobra, ja zrobiłem podłogę, zrobiłem Hej, drzwi. Mamy nowego pająka, nazwijmy go. Tutaj się kończy moja inwencja twórcza. Everybody in the house say pająk. Chcesz pobudować, masz pająk. Tego. Papa, everybody jump in the house say pająk. Nie, mieliśmy pająka. Ej, za tobą drewno. Yo, 360 litrów, no jest moje. I co ja mam budować? Ściany. Okej. Okay. Buduj ściany. Ściany są spoko. Chyba nie. Chyba tak. Okej, okay, no i coś miałem powiedzieć, takiego ważnego strasznie. O! Patrz, jakbyśmy byli gdzieś zagubieni na jakiejś polanie, albo gdybyśmy byli na misji, nie? No. I byście nie mogli
byśmy nie mogli siebie odnaleźć, to będzie taki kod, okej? Okay? No. Że ja gwiżdżę trzy dźwięki, a ty gwiżdżesz te same dźwięki od tyłu. Okej. Okay. To dalej, próbujemy. No. Cztery dźwięki, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, tak, cztery dźwięki. Gotowy? No. Dawaj, teraz ty. Nie ogarnia pewnie, jak jest od tyłu to. Nie. Jak możesz fałszować gwiżdżąc? Bo ja gwiżdżę do tyłu. Nie gwiżdżę wydmuchując w powietrze, tylko wciągając. Czaisz? Też tak umiem. Za małem system. Dobra, to teraz ja. Yeah! Ja jebie. Ale nie, to musimy naśladować jakiegoś ptaka, żeby ja umiem, ktoś na przykład jest w lesie, ja umiem sobie, czekaj, żeby myślał, tak, że może to... Może nakręcę, będę... Zaraz mnie widzę. Zaraz! Czekaj, nie bij. Wiesz, co właśnie zrobiłeś? Co? Właśnie wszedłeś w posiadanie nowej ksywy Mastersowa. Mastersowa. Ej, patrz, będziemy sąsiadami z Andrzejem. No. Yo, on tam sobie robi arenę do spliffa, żeby, wiesz, niszczyć. Andrzej, pożycz kilo soli, hehehe, żartowałem. To jest najpiękniejszy dom, jaki w życiu widziałem. Powiem ci szczerze, że jak staję przed tym domem, to mimo, że mamy go dopiero od jakichś 10 minut, to już w tym momencie mam tutaj tyle wspomnień, że napawa mnie on wzruszeniem. Łzy mi się cisną do oczu. Nie wiem, co mam powiedzieć, on jest piękny. Tylko tutaj był jeden klocek. Czekaj, mów dalej, bo muzyka zaczęła grać. Mów. Jaka muzyka? Z Minecrafta. Dobra. Pewnego dnia, gdy wracałem do domu, szlajałem się w przydomowym lesie, gdzie czasem można spotkać sarnę. Poszukiwałem czegoś, jednak nie do końca wiedziałem, co to może być. Czy to będzie drewno, czy to będzie kobel, czy to będą diamentowe gacie. Powiem ci, że moja dusza wtedy była niespokojna. Wędrowałem, lecz wpadłem na pewien obiekt, którego nie udało mi się przesunąć. Tylko i wyłącznie siłą własnych mięśni udało mi się to poruszyć, dzięki czemu byłem w stanie przejść dalej. Gdy patrzyłem na dom, coś mi nie pasowało. Brakowało tego czegoś, co sprawiało, że przepiękny projekt, ten najlepszy projekt domu w Minecrafcie, który kiedykolwiek powstał, nie był pełen. Potem odkryłem to, co mi nie pasowało. To było właśnie to miejsce, okay, przez dobra. Które w tym momencie widać Mastersowe. Położyłem klocek. Moje życie stało się lepsze. F1 wyłączamy. Wybijam z domu, widzę już RKF-a, wychodzę na biber. Nie mogę tak rapować, tak przed pomysłością. To był rap, okej. Okay. Nie, w porządku. W porządku. O, dziura, mogę do niej wpaść. Wpadanie do dziury jest całkiem sympatyczną czynnością. Myślę, że każdy człowiek powinien spróbować kiedyś to zrobić. Przynajmniej raz w życiu. Dobra, wiesz co? Tak czy siak nie skończymy tego domu. To co, kończymy odcinek? Czemu założyłeś diamentowe gacie? No, nie słuchałeś mojej historii? Słuchałem, ale byłem zbyt zajęty, wiesz, bo ja jako reżyser musiałem wziąć pod uwagę również efekty świetlne księżyca, jak również otoczenie, takie jak creepery i inne stworzenia. Rozumiem. Ale w każdym razie, mamy teraz 24 minuty, no możemy jeszcze troszkę pobudować, ale i tak nie zdążymy, także my się chyba pobawimy między odcinkami, a ewentualnie jakiś timelapse zrobimy, coś w tym stylu, jeszcze nie wiem, coś wymyślimy. I kurczę, ja to chciałem zrobić. I kończymy. Cześć. Cześć. Okej, skończony odcinek. Okej.